Jeden, dwoje pięknieją wolności, królowo korony polskiej, z nieboskłoń wszystkich za cudowny ocalon. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Wiewem pamięci pięknieją słowa, słowieją wieczności. Moja poetyka, poetyka Czech W, wolność, wieczność, wielkość, wstąpiła niejako od zarania na ścieżkę Jezusa. Przeczytałem u tęgich filozofów i teologów chrześcijańskich, że właśnie w nim najbardziej te trzy wspaniałe pojęcia się skupiły. To on jest prawdziwą drogą do miłości, które są wyznaczane przez te wspaniałe pojęcia. Jezus określany jest jako prototyp ludzkości. Osiągnął prawdziwą wielkość w swojej wolności od świata. Czyli prawdziwa wolność, wolność chrześcijańska polega na pewnej wolności od świata. Dlaczego? No, w świecie jest niestety dużo zła i żeby się uwolnić od tego zła, no, trzeba być zdystansowanym. Również w poznawaniu ogarniających wieczność w pełnieniu woli Ojca, Jezus spełniał wszystkie wymogi. Przejdźmy z tego wysokiego diapazonu wiary i filozofii chrześcijańskiej na grunt bardziej ludzki, towarzyski. W klasyce XIX-wiecznej spotyka się taką dysputę towarzyską. I ja czytałem to dawno w młodości, ale bardzo mi zapadło w pamięć. W towarzystwie pada pytanie, kto jest starszy, generał czy poeta? No i zdania w towarzystwie były podzielone. No jedni twierdzili, że generał jest ważniejszy, szczególnie na polu bitwy, ale jak gdyby poeta jest bardziej ważny i ma wyższą hierarchię na polach pokojowych, poza zgiełkiem wojennym. Tutaj nasuwa się pewna refleksja, że mieliśmy generałów, którzy jednocześnie byli poetami. Generał Józef Wybicki, słowa Mazurka Dąbrowskiego, przyszły hymn Polski. Wysokie szlify miał również Julian Ursyn Niemcewicz. No, warto odnotować również generała Wieniawę Długoszewskiego. Adam Mickiewicz też by zasługiwał na pagony generalskie, ale niestety pośmiertnie. Poeta. Poeta Dei według Thomasa Mertona pisze dla Boga. To jest odpowiednia ścieżka dla poezji. No i znakomicie wypełniali ją romantycy. Więc piszemy dla Boga według Mertona, ale ludzie na ogół piszą albo dla siebie, żeby zyskać laury, poklask, albo piszą dla ludzi, żeby uzyskać uznanie. Tomasz Merton twierdzi, że pisać dla Boga jest najbardziej zaszczytne, bo pisząc dla Boga trafiamy do ludzi, a również
Więc tak wygląda sprawa z pisaniem. Pisanie nie jest łatwą rzeczą, ale dajemy sobie radę. Więc trzeba by zerknąć do ściągi, ponieważ pamięć jest dosyć zawodnicza. Jak się stoi, to też nie jest łatwo. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha. Argument Pelego. Dlaczego się w zasadzie dokładnie argument Pelege. Dlaczego wierzymy? To znaczy wierzymy nie tylko na skutek wychowania, na skutek zapoznania się z teologią, z filozofią, z tradycją wiary, ale również wierzymy mentalnie, bo rozum nam podpowiada, że lepiej jest wierzyć niż nie wierzyć. I właśnie ten argument, o którym wspomniałem, polega na tym, że jak mamy i jak patrzymy na zegarek, to musi istnieć konstruktor tego zegarka. A jak patrzymy na człowieka, na wszechświat, no to sprawa konstruktora też się narzuca. Człowiek jest bardzo skomplikowany, składa się z miliardów komórek i to każda komórka jest podobno samonaprowadzająca się na system i współpracuje z całością. No więc musiał być jakiś konstruktor niesamowity. No i troszkę zaskakując, że w takim świecie, przy takim umyśle, że człowiek ma własny logos i potrafi sprawę rozstrzygać, pojawiają się ludzie,